Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym materiale dla serwisu gram.pl. Z tej strony witam Was serdecznie Patryk Rojo-Rojewski, a będzie to pierwszy z kilku materiałów prezentujących poszczególne klasy postaci, jeśli chodzi o tryb wielosobowej zabawy multiplayer właśnie w grze Medal of Honor Warfighter. Póki co gram KM-istą, klasą postaci, którą bawi mi się najlepiej. Wiadomo, jak każda klasa postaci, również ta posiada swoją własną, nazwijmy to, umiejętność klasową, którą jest właśnie rozłożenie dwójnoga. Czy to właśnie na przeszkodach przed nami, czy to w pozycji leżącej. Oczywiście pomaga to w kwestii stabilizacji ostrzału, prowadzenia ognia, jednak trzeba to dosyć szybko, przede wszystkim strategicznie rozłożyć, by czerpać pełnię profitu właśnie z tej umiejętności. W mojej ocenie rozkłada się to troszeczkę za wolno, mimo wszystko. On to akurat karabinek 249, bodajże SAW, z dwoma celownikami. Normalnym, optycznym i kolimatorem zamkniętym. I od naszej ostatniej wspólnej opinii z Rokiem troszeczkę się pozmieniało. Nie jakoś super dużo, ale takie najważniejsze problemy zostały usunięte, czyli wrzucanie graczy na pola, powiedzmy, nieinteraktywne, poza obrębem gry. Różne jakieś graficzne glicze, spadanie pod ziemię. Z efektami dźwiękowymi jeszcze nie jest w 100% dobrze. Czasem faktycznie te efekty dźwiękowe giną. Po prostu źle to wygląda. Zwyczajnie źle to wygląda. No ale udało się, kumple mnie uratowali, także tak jak mówię, jak wcześniej mówiłem, warto tutaj grać ze swoim partnerem, bo my, jak i on, grając koło siebie i zabijając, zyskujemy odpowiednie premie. Póki co w tym momencie jestem na pokładzie, akurat jak zobaczyłem wrogów, to się minigun wyłączył. Dobra, udało się, jeden padł. Wiadomo, każda klasa posiada swój własny zestaw killstreaków. W moim przypadku jest to ostrzał dymny bądź wezwanie Black Birda, transportowego helikoptera umożliwiającego taki jakby automatyczny drop point dla wszystkich, jak i dla osoby, która przywołała to wsparcie, możliwość ostrzeliwania konkretnego terenu za pomocą działka pokładowego, jakim jest minigun zainstalowany na pokładzie właśnie helikoptera. Dość dużo tutaj przede wszystkim takich ofensywnych akcji, chociaż nie brakuje również defensywnych pokroju wspomnianego zrzutu zasłony dymnej. Wiadomo, klasa bardzo dobra w sytuacji przede wszystkim niespecjalnego dbania o amunicję, biorąc pod uwagę pojemność magazynków. Ajajajajaj. Klasa typowo... Ajajajaj. Klasa typowo położona właśnie z naciskiem na wsparcie. KM-ista jako taki typowy chociażby support znany z Battlefielda 3. Czyli wspieranie, krycie, osłanianie naszych członków naszego teamu. Przygważdżanie generalnie oczywiście. Także powiedzmy pojemność magazynka kosztem pewnej celności, oczywiście, w zależności też jak prowadzimy ogień.
wykurzyć najlepiej właśnie granatami i poczekać, aż zmienią pozycję. No właśnie, coś w tym stylu. Bardzo ważny element to również taki, żeby brać pod uwagę to, że właśnie nasz kumpel respi się na nas i poczekać w jakimś bezpiecznym miejscu, żeby dać mu tą szansę, żeby nie musiał po prostu biegać z drugiego miejsca mapy. Jak tam statystyki wyglądają? No tak, chwila nieuwagi. I łapiemy killa. No, tutaj niestety nie będzie opcji. Gdzie na daleki dystans sobie lubię dawać ten pierwotny celownik. Bliższy kolimator, jednak zamknięty, nie otwarty. Czy otwarta, nie zamknięty, przepraszam. Myli mi się to. O, tu ktoś leci. Zaskoczymy go. No właśnie, tu mi się przekłada. Nie wiem, czy wyjdzie. Wyszedł elegancko. Profilaktyczne granaty. Warto było. Jeszcze raz, czemu nie? Ajajaj, się odbiło z kumpla. Ale udało się. No i elegancko. Kochani, to był pierwszy taki meczyk poglądowy, mający na celu zaprezentować wam klasę postaci, jaką był KMista. Moja ulubiona, najlepiej mi się nią gra. Bardzo fajny wybór broni pod kątem przede wszystkim osłaniania naszych sprzymierzeńców, jak i przygważdżania naszych oponentów. Bardzo fajna klasa wsparcia, którą, jeszcze raz podkreślę, gra mi się najlepiej, a w następnym materiale przyjrzymy się kolejnej klasie postaci wchodzącej w skład możliwości wyboru w trybie wieloosobowym gry Medal of Honor Warfighter od EA Games. Dziękuję serdecznie za uwagę. To był Patryk Rojorewski specjalnie dla was i serwisu gram.pl.